To była reklama. Muzyczny garaż w Polskim Radiu Białystok. Muzyczny garaż w Polskim Radiu Białystok. Witamy po tygodniowej przerwie. Jak zwykle w muzycznym garażu muzyka z Podlasia, muzycy z Podlasia, kompozycje z Podlasia. Wszystko podlaskie, wszystko nasze. Dzisiaj zespół Londyn 70 z Hajnówki. Witamy Łukasz, Wojtek, Paweł, Zbyszek. Panowie, Londyn 70, to co tam się w 1970 roku wydarzyło w Londynie, że akurat przyjęliście taką nazwę? Aha, co tam się mogło wydarzyć? Chodzi tu ogólnie o... No Chelsea i Londyn gdzieś tam blisko mistrza nie, było. Nie, to już trochę inaczej. Chodzi tu w nazwie naszej kapeli. Dlaczego przyjęliśmy tą nazwę, to długo by to opowiadać o tym. Ale w skrócie powiem, że lata 70 to jest wybuch buntu w Anglii. Rozkwit punk rocka. Pierwsze kapele punk 77, kapele typu Sex Pistols, Buzzcocks. Jest masa kapel, które dały początek całemu temu ruchowi i to są część inspiracji, po prostu jest stamtąd. I centrum tego wszystkiego było w Londynie, no bo wiadomo, że w Londynie pewnie więcej kapel jest niż, powiedzmy sobie, jak to się kiedyś mówiło, rakiet w Moskwie, czy chmur nad Kamczatką, to zależy, jak kto tam sobie wybierze. Panowie, punk rock to taki był wasz młodzieńczy, podejrzewam, wybór, bo kapela istnieje od 91 roku. Ile mieliście wtedy lat? Ja 6. O, ja to miałem 4. No ja już miałem ponad 20, bo jestem najstarszy z tej kapeli. No ja jestem 9 młodszy od Zbyszka, także... 11, czyli Zbyszek was tutaj wszystkich namówił do tego, żeby jednak wrócić i grać. Zbyszku, pierwsza część historii zespołu Londyn 70 to historia do roku 98. Co tam, mniej więcej do roku 98. No co tam się działo z tą kapelą? Co tam się działo? No tak jak mówię, Hajnówka to kiedyś było zagłębie muzyki rockowej. Większość kapel działa przy Domu Kultury. Nie tylko zagłębie parkieciarskie, tak? Nie, nie. Chodzi mi ogólnie o zespoły rockowe, a to były lata takie 80., 90., że punk rock wtedy kwit. Tak jak każda moda, no, tak powiem. No i młodzież co? Zakładała zespoły, a że było krucho z kasą, no nie było sprzętu, no to działaliśmy przy Hajnowskim Domu Kultury. No, kapel było dużo, tutaj wielki ukłon w stronę pani dyrektor Haliny Wojskowicz, która to wszystko trzymała, która kręciła te kapele, no i...
co by tu jeszcze powiedzieć. No, no ale udało się gdzieś wam zaistnieć na szerszej publiczności i pokazać. No, to były zupełnie inne czasy. Nie było internetu, nie było komórek, telefon stacjonarny to był główne narzędzie. Tak, no ale graliśmy trochę. No. Najwięcej graliśmy w Hajnówce koncertów. No, w Białymstoku pierwsze zgrzyty. Jest taka impreza? Nie wiem, czy jest. Na pierwszych zgrzytach w roku 95 wyjechaliśmy z nagrodą sponsorów. To był nasz największy sukces wtedy. Co z kolegami, którzy z tobą zaczynali się dzieje? Grają pierwszy jeszcze? Skład to się porozjeżdżał. Jeden kolega właśnie wrócił do korzeni, pracuje w Londynie, już tam obsiadł. A drugi jest aktualnie w Warszawie i pozdrawiam przy okazji. No i później, no co, jak każda kapela. No. Ludzie czyli się nie mieli jak dojechać na próbę po prostu. Po prostu nie. No, zawiesiliśmy działalność, jak wiele innych kapel. Traktowaliśmy trochę jako przygodę młodzieńczą. Nikt tam na poważnie nie myślał o takiej muzyce. No i zrobił się zastój. Trwało to 14 lat, tak jak zdążyłem. Można to powiedzieć. No i... No i później... Za namową kolegów starszych, przede wszystkim Wojtka. Długo się wahałem z tym, żeby reaktywować kapelę. Pomógł nam jeszcze Łukasz. Był taki ten motyw, że graliśmy w Białymstoku. Byliśmy na koncercie Analogsów. I po tym koncercie postanowiliśmy reaktywować kapelę. Długich nocnych rozmowach. Tak, przy długich nocnych rozmowach. No ja jestem taki trochę, może byłem skryty trochę. Wahałem się, nie wiedziałem jak to będzie. Ale... No bo wiadomo, że to rodzina tak... Tak. Pewnie podejrzewam, że dzieci masz takie. Oczywiście, wszyscy już w wieku już niektórych kolegów z zespołu. No, trochę może nie, ale mam już dorosłą córkę jedną, no i co? Przychodzi do ojca na koncerty, czy nie? Słucham? Przychodzi do ojca na koncerty? Tak, młodsza przede wszystkim. Starsza jest fanką Rammsteina. A no młodsza poszła w moje ślady. Jasne, no i zespół powstał, zaczęliście grać? Zaczęliśmy próbować, zaczęliśmy koncertować tutaj właśnie stronę Łukasza, który jest dobrym organizatorem. Większość koncertów organizuje, załatwia wszystko, prowadzi naszą stronę i tak się potoczyło. No ale powiedz tak, no, zaczynałeś w latach 90., tak. Wróciłeś w latach 2000, no można powiedzieć druga dekada lat 2000. Po hibernacji. Punk rock to taka muzyka, powiedzmy sobie, młodych ludzi, nawet bardzo młodych, gdzie... No, ja bym z tym polemizował. Nie są zespoły, które grają ponad 30 lat. Znaczy, tak jak po koncertach, które gramy na przykład teraz i klubowych, i jakichś plenerach, to bardzo często widać, że przychodzą i rodzice z dziećmi małymi. I dzieci z rodzicami, dokładnie. Jest przekrój wiekowy, jest od jakichś tam wczesnoszkolnych do ludzi po grubej 40. I właśnie to jest fajne, że ta muzyka łączy. No ale słuchajcie, Zbyszek, no wiadomo, Nestor w waszej kapeli, dzieli was tak od najmłodszego członka... Prawie 20 lat. Muzyka was tak mocno łączy, że praktycznie jest to taki uniwersalny język, że można się raz, dwa dogadać, czy jeszcze trzeba gdzieś tam dużo czasu spędzić, żeby dojść, powiedzmy sobie, do jakiegoś konsensusu w sprawach muzycznych i nie tylko. Ja myślę, że w sprawach muzycznych to akurat pomimo tego, że każdy tam się i inspiruje inną muzyką i w domu słucha czego innego, to na próbach potrafimy się bardzo szybko dogadać i nie ma jakichś tam niesnasków, kłótni w tym temacie między nami. Tym bardziej granic. I pomimo tego, że to jest różnica wiekowa, to bardzo dobrze się rozumiemy. I ja osobiście nie odczuwam tutaj żadnej różnicy. I to tak jakbyś cofnął się do lat 90. Tak się czujesz? No, jakby to powiedzieć, może do tej pory bazowaliśmy może na tych moich kawałkach, które ja robiłem wtedy. Teraz je przerabiamy, aranżujemy inaczej, ale one są cały czas aktualne. Te tematy, o których się śpiewało 20 lat temu, są aktualne do dzisiaj. Posłuchajmy, o jakich tematach śpiewa zespół Londyn 70. Byś umieć młodość, swoje prawa ma. Popić komuś na zabawy, niszczyć, zepsuć, co się da. Degeneraci, 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 pozabijajcie się. Degeneraci, pan tak uśmiaży. Degeneraci, pocałujcie mnie. Młodo
młodzi chłopcy z dobrych domów, wykształceni religijni, kopią w pięciu leżącego jak zwierzęta agresywni. Degeneraci, 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 bo zabijajcie się. Degeneraci, pan tak uwiarzy. Degeneraci, pocałujcie mnie. Waszym prawem prawo pięści, w dużej głowie mały mózg, waszą siłą twarde buty, łańcuch, kastet albo nóż. Degeneraci, 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 bo zabijajcie się. Degeneraci, pan tak uwiarzy. Degeneraci, pocałujcie mnie. Degeneraci, degeneraci, nienawidzę was. Degeneraci, 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 i na was przyjdzie czas. No tak, to faktycznie te teksty, słuchając nawet tej piosenki, są aktualne. No, degeneraci byli 20 parę lat temu i teraz też są tacy ludzie na świecie. A jakie jeszcze tematy, Zbyszek, powiedz, starasz się tutaj poruszać? No, przede wszystkim... I jeszcze dodatkowe pytanie. W wielu kwestiach świat się nie zmienił tak naprawdę, opisując go z pozycji pieśniarza? Najbardziej. Teksty, jakie piszę? Takie przede wszystkim życiowe, o życiu ogólnie można powiedzieć. Czyli ludzie żyją tak samo. Tak. No to jest, jakby to powiedzieć, swego rodzaju walka. Jeżeli człowiek nie może nic zrobić, to przynajmniej może to skrytykować. Wyśpiewać. Ból, żal. Nie z kamieniem na ulicy, tylko z gitarą na scenie. W ten sposób. Ktoś może lepiej dojdzie? Do kogoś lepiej trafi? Ja myślę, że muzyką świata nie zmienimy. Ja akurat powtarzam sam siebie, bo to często mówię na koncertach, że muzyką na pewno świata nie zmienimy, ale może komuś coś mądrego zostanie w głowie. Ktoś się nad tym zastanowi. Panowie, a mimo, powiedzmy sobie, dosyć pokaźnej różnicy wieku, te teksty Zbyszka do was jak trafiają? Ekstra. Przynosi, nawet jak teraz... pracujemy nad nowymi kawałkami, Zbyszek przynosi jakiś nowy tekst, to super, to jest od razu, nie ma jakichś tam przenośni, nie ma nic, jest prosto z mostu. Czyli tak jak w punk rocku, muzyka nieskomplikowana, szczera, tak jest. Mocna. Prosto w twarz. Prosto w twarz wszystko. Tak jest. Te tematy powiedzmy sobie, dzisiaj pewnie gdzieś tam jakby u podstaw te problemy ludzkie są takie, mieć czy być, czy być dobrym człowiekiem, czy być złym człowiekiem, czy naprawiać świat, jak Zbyszek mówił, czy nie. Ale dzisiaj to przybiera inne formy. Te formy, Zbyszku, tak jak piszesz te teksty, te formy opowiadania, one trafiają do młodego pokolenia, które na przykład przychodzi na wasze koncerty. Rozmawiasz potem ze słuchaczami? Jakby to powiedzieć, ja do tej pory nie udzielałem jako takich wywiadów, nikogo nie uświadamiałem. Ale po koncercie podchodzą ludzie i rozmawiają. Tak, czasami często pytają, bo młodzież może teraz szuka różnych tematów, na przykład muzycy. Ja często obserwuję, na przykład debiuty opolskie często oglądam. Tak z ciekawości, co tam jest teraz modne, to na przykład średnio do mnie trafia ta muzyka. Taka trochę plastikowa jest chyba. Nie powiem, że bez urazy. Publika. Po prostu muzyka taka, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Taka, która dla mnie nie ma osobiście takiej większej wartości emocjonalnej. Poza melodią, poza tego. Takie trochę banalne tematy czy tamtego. Tak mówię, żeby nie urazić nikogo, ale ogólnie moje teksty, nie wiem, już się zamotałem trochę, Ale... To spróbujemy odmotać. Jeśli chodzi o teksty, żyjecie w takim mieście, gdzie macie... Na przykład właśnie Hajnówka, gdzie macie miasto. Wielokulturowość, gdzie macie wielonarodowość i czasami, powiedzmy sobie, trzeba zaśpiewać, żeby trafić do tej szerszej publiczności, która jest innej narodowości, innego wyznania. Trzeba zaśpiewać w ich języku. Potraficie czy nie?
Czy próbowaliście w ogóle? No nie, nie. Nie praktykujemy raczej. Śpiewamy stricte po polsku. Po polsku, jesteśmy polskim zespołem i... Po angielsku, czy tam w jakichś innych językach też nie próbowaliśmy nawet, nie? Znaczy, próbowaliśmy robić jakieś tam covery, ale marnie to wychodzi, także odpuściliśmy sobie. Jasne. Powiedzcie tak, w Hajnówce często gracie? O, właśnie. Staramy się nie często. Tak jak chyba większość kapel w swoim mieście, pomimo tego, że czujemy się pewnie, dobrze i jest zawsze ekstra zabawa, to nie chcemy, żeby to było, nie wiem, co miesiąc po prostu to samo, nie? No bo trudno przez miesiąc przeprogramować program. No. Dokładnie, trudno. Staramy się ogólnie na Podlasiu grać mniej więcej 2-3 razy w roku, a w Hajnówce raz, maksymalnie 2 razy w roku, tak żeby to miało ręce i nogi. Jak odbierają was koledzy z sąsiedztwa, bo pewnie tacy też przychodzą, koledzy, koleżanki? Na pierwszy koncert, który zagraliśmy po reaktywacji, to był koncert na rokowisku hajnowskim. I tam właśnie koledzy z podwórka i publiczność nasza dała nam bardzo pozytywną energię i takiego dużego kopa i motywację do działania, bo wyszliśmy z tego koncertu naprawdę podbudowani i jakoś tam się potoczyło dalej do przodu. Dzięki nim dostaliśmy właśnie na tym koncercie nagrodę publiczności, także... Tak jest. I w tym roku mamy od reaktywacji 5-lecie. No, czyli czas bardzo szybko leci. 14 lat przerwy, 5 lat grania, czyli prawie 2 dekady mamy. Posłuchajmy zespół London 70. Posłuchajmy, jak grają tych mocnych gitarowych riffów tam, co nie miałem. Muzyczny garaż w Polskim Radiu Białystok. Nie możesz ich to śnieć. O, bo jej tak.
19.32, Muzyczny Garaż, audycja o muzyce i muzykach z Podlasia. Dzisiaj gościmy zespół London 70 z Hajnówki. Panowie, muzyka punk rockowa jest to muzyka, mówiąc wprost, nieskomplikowana. Opiera się na kilku interwałach tak naprawdę. Im mniej akordów, tym lepiej. Ważny jest szybki rytm, jak to mówią wszyscy, pod nóżkę. Czy dobrze trzeba grać, bardzo dobrze trzeba grać na instrumentach, żeby taką muzykę grać? Czy to wystarczy sam instynkt? Jak oceniacie? I z mojej perspektywy, jak siedzę za perkusją, to trzeba grać co najmniej dobrze, żeby nadążyć. Żeby to tempo utrzymać, żeby z gitarą basową grać w punkt, żeby ta sekcja jednak była działająca sprawnie. To może z zewnątrz to wygląda, a tam paru chłopaczków sobie coś tam puka. Ale sam instynkt tutaj nie wystarczy. Trzeba ćwiczyć, grać próby przede wszystkim, żeby to się nie rozjeżdżało, żeby było fajnie. I tyle z mojej perspektywy. Chłopaki pewnie coś dopowiedzą jeszcze. A jeśli chodzi o gitarę basową? Tak samo. Trzeba mieć dużo samozaparcia przede wszystkim. Głośna muzyka stopa ciężko wysłyszeć czasami. Tak, trzeba się tak z perkusistą znać dobrze, trzeba go wyczuć, żeby wiedzieć, w którym miejscu, gdzie zapunktować, gdzie uderzyć, tak jak idzie stopa, powiedzmy, chociaż też nie trzeba czasami pod stopę grać, można czasami coś innego wymyślić, ale żeby ta perkusja z basem robiła taką sekcję, no żeby to wyrywało z butów. No ale to na stopę też jest taki sposób, żeby dobrze się tam przy tym dużym bębnie ustawić i zawsze jak uderzenie stopą jest to ten bęben tak oddycha i można się do tego oddechu więcej... W ramach chłodzenia też dobre jest. Chłodzenie jest bardzo dobre, szczególnie jak lampowe piece dookoła, mała scena, to wtedy można się przywentylować. Powiedz, długo grasz na gitarze basowej? Na gitarze basowej już będę grał 13 lat. No, czy coś poza punk rockiem cię pociąga w tym instrumencie? Szukasz jakichś innych inspiracji? To znaczy, oczywiście, ja staram się uczyć jakichś innych różnych gatunków, różnej muzyki, różnych kapel słuchać, czegoś tam się ze słuchu, uczyć. Ja nie ograniczam się tylko, powiedzmy, tam do punk rocka, czy też w drugim zespole, w którym gram, do ciężkiego metalu. Właśnie, powiedz. Ale no, ja według mnie ktoś, kto gra na instrumencie, powinien czerpać inspirację z każdego gatunku muzyki. I powinien być wszechstronny. Gdyż później można to bardzo dobrze wykorzystać w swojej muzyce. Właśnie. A technicznie, powiedz, no tutaj tempa takie dosyć szybkie są, no ale z drugiej strony gra się tak naprawdę w takiej jednej stojącej pozycji zazwyczaj na basie, więc to prawa ręka chyba jest kluczem. Ja jestem leworęczny, to akurat lewa ręka. Ale przepraszam, się pomyliłem. Czyli rozumiem, że tutaj ćwiczenia... Według mnie, no ja gram głównie kostką, także przede wszystkim i lewa, i prawa. Muszą nadążać za sobą, tak? Bo jedna będzie nie nadążać, to drugą będzie się robić kartofle, tak? Sypać. To tak zwane kartofle. No. Będą sypać. Przejdźmy teraz do gitarzystów. Panowie, jak tutaj u was jest z graniem punk rock? Czy szukacie też gdzieś jeszcze blues, jazz, rock, funk? Funk teraz modny jest. Teraz tak. Jakoś ostatnio nie mam czasu na ćwiczenia, ale kiedyś rzeczywiście zdarzało mi się poćwiczyć, włączyć. Generalnie nie ćwiczyłem do jakichś tam schematów, załóżmy, tylko włączałem sobie jakiś tam ulubiony zespół, dostrajałem gitarę do tego, co słyszę i próbowałem rozpracować to tak, jak to leci. W ten sposób się po prostu uczyłem grać. I jaka muzyka najbardziej cię interesuje? Bardzo, bardzo szeroki wachlarz, że tak powiem. Od heavy metal po jakiś tam blues, przez punk rock, tak. Mhm. Czyli wiadomo, że w każdej muzyce trzeba odkryć gryf praktycznie rzecz biorąc. Dokładnie, nowo, tak. Bo nowe skale, nowe rytmy i tak dalej. I Zbyszek, i tutaj ciebie zapytamy. Śpiewasz i co tam, Maryla Rodowicz? Nie, absolutnie. Nie. No, tak jak powiedziałem, punk rock to jest bardzo prosta muzyka, prosta forma i tutaj nie ma co... Nie mam żadnych wzorów, śpiewam to, co czyli czuję. Śpiewam tak, jak sobą. Potrafię. Tak. Jasne. Tu jeszcze może powiem o chłopakach, bo są naprawdę dobrymi muzykami. Paweł gra
kapeli, no taki o wiele mocniejszej jak Londyn 70 i Wojtek też gra w drugiej kapeli podobnego klimatu jak my, także są naprawdę dobrzy muzycy. Łukasz też jest dobrym perkusistą. A to, że łączy nas punk rock, to po prostu, nie wiem, tak się dopasowaliśmy. Jest nam z tym dobrze. Zbyszek, ty tylko śpiew, rozumiem. Czy w tej chwili tak. Kiedyś byłem gitarzystą. No dlaczego zostawiłeś gitarę? Powiedz tak w końcu. Miałem wypadek przy pracy i nie gram już na gitarze. Tak. Jasne. Słuchajcie, podobnie jesteście muzycznie blisko gdzieś tam siebie, no bo wiadomo, że te różnice, jeśli chodzi o umiejętności, te różnice w kapeli zazwyczaj bywają różne, no bywają spore niekiedy. Jedni tam umieją bardzo dużo, potrafią zagrać, przykładowo tam raz się pokaże, już jedziemy. Inni potrzebują troszeczkę więcej czasu. U was jak to jest, równym tempem, jak żołnierze na zbiórce idziecie razem jednym tempem? Akurat nasze kawałki nie są tak bardzo skomplikowane i to, co ja tam przynoszę jakiś surowy riff, chłopaki szybko to z tym się uporają i zrobią z tego naprawdę dobry kawałek. Można ja myślę potem też, że w miarę łatwo jest nam się dogadać w tym temacie, bo wszyscy wywodzimy się z muzyki gitarowej, z podobnych klimatów, bo są to muzycznie lata 80., 90. w dużej mierze. I na tym polu właśnie, nawet jeżeli jest jakaś muzyka, która leci w samochodzie podczas trasy, jakiejś tam gdzieś jedziemy na koncert, to każdy wszystko zna i są to zazwyczaj szlagiery i standardy. No, czyli porozumiewacie się tym samym muzycznym językiem. Tak jest. To jest bardzo krótko. To też od razu tak przejdę jakby do następnego zagadnienia. To Zbyszek mówił, że przynosi zalążki nowych utworów. A proces twórczy to tak, no, utwory bardzo krótkie, więc podejrzewam, że proces twórczy nie jest chyba taki wydłużony również. Właśnie różnie to bywa, bo my też staramy się w niektórych kawałkach trochę pozmieniać aranże, trochę coś dodać od siebie, żeby to na tą chwilę, jak tworzymy kawałki, to żeby już to nie był taki czysty punk rock. Jakoś ta muzyka i ewoluuje w związku z tym, że każdy ma też różne inspiracje i różnych zespołów słucha. I potrafimy się czasami nieźle namęczyć nad produkcją jakiegoś nowego kawałka, tak żeby potem to w odbiorze było fajne i przyjemne i żebyśmy też mieli z tego radość. No ale tak jak słuchałem na przykład, tam jest parę takich solówek gitarowych, to one tak, są takie szczere, punk rockowe tam. Jak to ustaliliśmy przed wejściem do studia, Van Halena tam nie staracie się szukać ani innego Joe Bonamassy. Nie szukamy, bo na pewno go nie znajdziemy. Jasne, czyli szukacie siebie głównie. Tak, dokładnie, tak. Jasne, zespół London 70, posłuchajmy mocnych riffów, mocnych brzmień gitarowych. Wojna to zabawa, strzelać, zabijać, aż do zwycięstwa krzyczy, przelewa jizdy, przez rozkaz podpisany ręką szaleńca. Ja z pokolenia buntowników nienawidzę wszystkich zabranych polityków. Ja z pokolenia młodzieży, która już piękne hasła nie wierzy. Ja skazany na bezsilność, ja manifestuję swoją inność. To oni są winni, to oni ponieść karę powinni, to oni nie chcą nas słyszeć, to oni będą kiedyś wisieć. Ja z pokolenia buntowników nienawidzę zastranych polityków. Ja z pokolenia młodzieży, która już piękne hasła nie wierzy. Ja skazany na bezsilność, ja
Muzyczny garaż w Polskim Radiu Białystok. Londyn 70 z Hajnówki, dzisiaj gości w naszym studiu. Panowie, długi staż, 91 rok, 98 to jest 7 lat działalności. Teraz, tak jak mówiliście, już 5 lat za wami, to razem 12. No, nie sposób nie spytać, jakieś płyty w dorobku są, czy dopiero to przed wami, jak to jest? Na dzień dzisiejszy wydajemy takie krótkie wydawnictwo, taką epkę, która będzie zawierała 5 numerów. Wcześniej można powiedzieć, że niepowodzenie trochę nam przeszkodziło w tym, żeby wydać płytę długogrającą, ale teraz spięliśmy się po prostu w sobie, nagraliśmy materiał, który, z którego po pierwsze sami jesteśmy zadowoleni, żeby nie było wstydu przed ludźmi, który został dobrze i nagrany, i dobrze zmiksowany. I dlatego będziemy... Chcemy przed wakacjami wydać taki materiał promocyjny. Okładka już jest gotowa. Utwory, tak jak słyszeliśmy. Utwory, tak jak słyszeliśmy, są gotowe. Chciałbym też z tego miejsca podziękować dla dziewczyny, która okładkę nam z naszej głowy przeniosła na papier. To jest Asia Marzewska, bardzo fajna dziewczyna. No i przygotujemy się do wydania płyty i tak naprawdę startujemy z promocją od po wakacji. Wakacje są momentem, w którym robimy sobie taką krótką pauzę. Wiadomo, wszyscy są na urlopach, każdy chce trochę tego powietrza ciepłego łyknąć, a od września już mniej więcej trasa jest jesienno-zimowa rozpisana i będzie można nas zobaczyć i na Podlasiu, i w jakimś tam szerszym regionie. Ale zanim o trasie, to jeszcze dopytam, jak nagrywaliście? No bo tutaj kapele przychodzą do naszego garażu i różne sposoby nagrywania są. Na przykład jedna z hajnowskich kapel nagrywała to większość u siebie
w kanciapie i o dziwo, no, była taka technologia, że te wszystkie twarde, też punkowy zespół, te wszystkie mocne riffy gitarowe nagrywali na czystej barwie, no i później dopiero zaczynali nad takim ostatecznym brzmieniem pracować i to brzmienie akurat bardzo fajnie im się na koniec ułożyło. Tam było zero przesteru, ale było dużo precyzji, co było słychać w ich nagraniach. A u was jaka technologia? Studio gdzieś to profesjonalne, czy część? Studio profesjonalne nagrywaliśmy w Płocku w FL Studio u Konrada Wojdy, z którego też chcielibyśmy pozdrowić. Bardzo fajny facet. Nagraliśmy materiał chyba klasycznie, instrument po instrumencie. Może chłopaki coś na ten temat powiedzą. Przeżycie było duże, bo to pewnie była jedna z pierwszych albo pierwsza wizyta w studiu. Druga. No, ja wiem. Dla mnie trochę może mały stres, bo tam wszystko wychodzi. Wszystkie nieczystości, wszystkie... Znaczy wszystko wychodzi, tak, jest tak. Dobrze, rozumiem. Tak, może wspomnę, bo wspominałeś o tej kapeli drugiej, pierwszej Hajnowskiej. No to tu jest gitarzysta z tej kapeli. Może on coś powie właśnie. Na temat nagrywania gitary. No teraz nagrywaliśmy zupełnie inaczej. Nagrywaliśmy normalnie żywe gitary, podłączone były bezpośrednio do pieców lampowych. Przestery były. Tak, przestery, wszystko słyszalne od razu. No i myślę, że to jest jednak lepszy sposób. No ale tamte gitary też bardzo fajnie brzmiały. To same komplementy. No, słyszeć. Na ten temat. Jeśli chodzi o wokal. No myślę, że szybko się uporałem z tym. Nagrywałem, co? Dwie ścieżki. Ile podejść? No trudno mi powiedzieć. Ja za pierwszym, za drugim podejściem. Dokładnie nie pamiętam, ale uporałem się z tym szybko. Kawałki nie są skomplikowane, także... Czyli cztery kawałki? Nie było tragedii. Pięć kawałków. Pięć kawałków zarejestrowaliśmy w pięć dni. W pięć dni, czyli no jeden dzień, jeden utwór. Jeden dzień, jeden instrument mniej więcej. I tak to mniej więcej wyglądało. Tak jak tutaj... Najbardziej sprawnie basista sobie poradził, za co dziękujemy i gratulujemy umiejętności. Dziękuję. No i proszę bardzo. To tak ważne, żeby dobra atmosfera była w zespole. Ja akurat dostałem... Tego to nam nie brakuje. Tak, jeden dzień wolnego, przyjechałem, nagrałem i wróciłem do domu. To szybko. 600 kilometrów. Zawodowo. 2 godziny nagrania. Tak jak opowiadacie tutaj często, gracie dużo koncertów. Ja przeczytałem w informacji, którą żeście dostarczyli, że tych koncertów macie w dorobku ponad 100, czyli 20 rocznie tak co najmniej. Czy to tak statystycznie? Różnie to bywa, bo czasami coś wypadnie, ale staramy się grać mniej więcej między 20 a 30 rocznie, tak żeby nie wypaść z obiegu, żeby... Jak cię widzą, tak cię piszą tak naprawdę. No a powiedzmy sobie, jak to załatwiacie? No impresario jakiegoś pewnie nie macie. Czy wszystko... Siedzi przed tobą. Aha, czyli rozumiem, że grasz na perkusji i dzwonisz do klubów. Najgorsze są początki tak naprawdę. Najgorzej jest złapać jakikolwiek kontakt, kogokolwiek, który ci pomoże, bo wiadomo, że nie za bardzo ludzie są chętni. Ale potem już jak się pozna masę ludzi, bo w Polsce poznajesz masę ludzi, to na dzień dzisiejszy to jest tak naprawdę, można powiedzieć, że część rzeczy się załatwianych na telefon. Dzwonisz, ustalasz termin, jedziesz i grasz, nie? Bardzo fajnych ludzi poznaliśmy, część kapel, z których poznaliśmy, to współpracujemy do tej pory. Potrafimy jakieś tam wspólne trasy czy wspólne koncerty organizować i jest po prostu łatwiej. Muzycy narzekają, że no, bardzo chętnie czy to puby, czy to jakieś sale koncertowe przyjmują muzyków, bardzo chętnie organizują koncerty, natomiast no niestety z frekwencją bywa różnie. Jak to jest w przypadku waszej muzyki? Frekwencja zależy chyba od miejscowości, moim zdaniem. I promocji. I promocji, która się składa na dzień dzisiejszy nie tylko na internet, ale w dużej mierze też na papier tak naprawdę. Bo czyli plakaty. Jeżeli nie ma plakatu na mieście, nie spodziewaj się tego, że będzie ktoś na koncercie. Gramy koncerty i małe, i duże. Z mojego punktu widzenia, im mniejsza miejscowość, czyli typowo Bielsk, Hajnówka lub gdzieś tam dalej. Czyli rozumiem, takie powiatowe miasta. Tak, powiatowe miasta to jest wtedy super i ekstra, a już jak jesteśmy na przykład w dużych miastach wojewódzkich, na przykład w stolicy, to z tą frekwencją bywa różnie, aczkolwiek ostatnio było dobrze. Mamy też takie miejsca stałe na mapie Polski, gdzie lubimy zawsze być. Suwałki, Ełk i tam nigdy nie było źle i chyba nigdy źle nie będzie, bo to super miasta.
Trzciel też pozdrawiamy. Najdalej gdzie was poniosło? Najdalej nas poniosło chyba 600 km od Hajnówki w jedną stronę. To jest Trzciel. To jest 100 km za Poznaniem. A no to czyli prawie pod niemiecką granicą. Tak. Suwa do niemieckiej granicy. A ogólnie to koncertujemy po całym kraju, rozsiane są te miejscowości. Bełchatów, Toruń, Warszawa, Kraków. Poznań, Kraków, Łódź, Płock, który też jest super. No dużo jest tego, nie sposób na dzień dzisiejszy wszystko pamiętać, bo trochę tego się przewinęło. Czyli wniosek z tego, że scena punkowa tak naprawdę żyje. Żyje, ma się dobrze. Jeżeli ktoś twierdzi, że punk rock umarł, to niestety jest w grubym błędzie. To zdecydowanie nieprawda. Zdecydowanie nieprawda. Muzyka gitarowa trzyma się bardzo dobrze. Czy to jest... ja sam ogólnie też bywam na koncertach jako widz. Czy to jest muzyka funky, czy to jest ciężki bardzo metal, to bardzo dobrze się trzyma i to jest nieprawda, że ludzie nie przychodzą na koncerty. Po epce coś następnego planujecie jeszcze w tym roku? Do końca tego roku około 14 koncertów do zagrania jeszcze. I płyta pewnie już w przyszłym długogrająca. Płyta długogrająca prawdopodobnie. Materiał oczywiście jest gotowy na długogrającą, bo my mamy koncerty, które tam po godzinę 20 trwają. Materiał jest gotowy, jest zgrany, dograny. Potrzebujemy tylko czasu na to, żeby wziąć urlop i pojechać i to zarejestrować, bo prawdopodobnie znowu wylądujemy w Płocku. I tak naprawdę trzeba czasu, żeby każdy z chłopaków mógł wziąć w tym samym czasie urlop, co wiadomo, w dorosłym życiu nie jest takie proste. No właśnie, bo że ja tutaj się wetnę, bo to są sprawy techniczne związane z tymi koncertami, to jak na kapelę taką amatorską jak nasza, to do tej pory udało nam się zagrać tyle koncertów, ale jest trochę wyrzeczeń, każdy z nas pracuje, każdy ma rodzinę, co się z tym wiąże, nie zawsze pracodawca chce dać urlop, także trzeba kombinować. Nawet wciskać kit. Czyli czas jest. No. Dobrze, że na antenie powiedziałem. Tak, tak jest. Wcale się tego nie wstydzę. Czyli trzeba wciskać kit. Kochani, London 70 gościł w muzycznym garażu. Pan Krokowa, kapela z Hajnówki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i bardzo. I do zobaczenia gdzieś po drodze. Tak, a jeszcze do końca. Na scenie lub pod sceną. A do końca jeszcze posłuchajmy ich mocnych gitarowych riffów. Powiesiła się na pasku, którym ojciec ciebie bił. Popełniła samobójstwo, bo nie miała więcej sił. Tak zostałeś sam jak palec, miałeś wtedy kilka lat. Stare spodnie i ciasne buty, tak ruszyłeś w wielki świat. Odsunęli się od ciebie ci przeklęci ludzie. Wychowała cię ulica, słońce, chłodzie, brudzie. Teraz stoisz nad przepaścią, nie potrafisz cofnąć się. Zrozumiałeś to nareszcie, że przegrałeś życie swe. Kiedyś chciałeś tak jak inni mieć rodzinę, własny dom. Teraz jesteś niepotrzebny, nie przeszkadzaj, odejdź stąd. Muzyczny garaż w Polskim Radiu Białystok. O co ci znowu chodzi?
czego ty właściwie chcesz. Powtarzasz ciągle mi, że zeszmaciłem się. Sprzedałem swe poglądy, straciłem ideały. I tak jak stare drzewo, jestem już spróchniały. Łatwo oceniać innych, nie widząc własnych wad. Obwiniać zawsze kogoś i cały niesprawiedliwy świat. Zawsze i wszędzie pozornie nieugiętym być, a swoje słabe strony umiejętnie kryć. Wczorajsi buntownicy dziś robią gruby szmal. Młodzieńcze ideały odeszły się nadal. Już dawno zapomnieli, jak system gnębił ich. Dziś sami go budują.